Ach, uwierz mi, to jak kiedyś potrafili żegnać ludzi, pobiec, przytulić, pogadać, a to jak teraz oni przytulili Kornelię za to, że przez dwa dni mówiła o tym, że jest tobą zainteresowana, a nagle jakimś trafem dziwnym po rozmowie z Tori, Rochem i Pawłem na basenie tak, jest wybiera zmiana, nie? Patryka i ją pocieszają, że wszystko jest okej. To jest pocieszanie takie też na pokaz do innych osób. Bo prawda jest taka, że oni by po prostu, gdyby tutaj byli w swoim gronie, to by zwilpione, no i dobrze, stara. Tak, mi się zrobiłeś, nie? A tutaj jest pokazywanie, że ja wiem, że było ci ciężko, że ta decyzja była ciężka. Kurczę, myślę, że naprawdę była. Jezu, to tutaj list od nas i mam nadzieję, że nie jesteś tam niezły i cię przepraszam. Wiem, że jesteś zły, ale przepraszam. Porozmawiamy pewnie po programie, jak już się spotkamy. Boże święty! Bo teraz to nie chce mi się rozmawiać i jak wszyscy patrzą, nie ma na to ochoty. Pewnie i tak się dowiecie, co o was myślałem oglądając Hotel Paradise. Więc życzę powodzenia i prawdziwych relacji. Dziękuję, kochani. Gdybym cofnął czas, myślę, że rozpocząłbym intensywniejsze rozmowy z Oliwią. I bardziej też otworzyłbym się przy Kornelii. Najbardziej z Hotelu Paradise będę tęsknił na pewno za Malu i chyba tylko tak za nią. Ma prawo czuć się źle i może nawet mieć poczucie niesprawiedliwości. Ale prawdą jest, że szczególnie w tych decydujących ostatnich chwilach był zbyt pewny siebie. Szkoda, że odchodzi. Bo chyba wszyscy byliśmy go ciekawi i gdyby tylko nie uśpił swojej czujności, mielibyśmy okazję poznać go lepiej. Tak czy owak, dzięki Wojtek za przynajmniej tych kilka dni.